Hobbita po raz pierwszy przeczytałem jeszcze będąc w podstawówce. Już wtedy znałem zachwycający świat Tolkiena z wielkiego ekranu, ale książka wciągnęła mnie jeszcze głębiej. Szybko chwyciłem później po kolejne dzieła. Z początku było ciężko spamiętać mi wszystkie postacie i wydarzenia, bo powiedzmy sobie szczerze, jest tego całkiem sporo. W tym materiale odpowiem na pytanie, które sam sobie zadałem, gdy skończyłem czytać Hobbita. Co było dalej z resztą kompanii? Co działo się z krasnoludami po śmierci Thorina, Filiego i Kiliego? Mówiąc o kompanii, nie może oczywiście zabraknąć wzmianki o jakże cennym włamy Hobbicie z Shire. Co do czarodzieja Gandalfa, tu odsyłam was do dedykowanego dwugodzinnego filmu, gdzie dowiecie się o nim wszystkiego, co możliwe. Teraz rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Zacznijmy sobie opowieść od naszego rodzynka. Bilbo ruszył w podróż do domu w asyście Gandalfa. Początkowo podróżowali jeszcze ze świtą Tranduila, a potem od Elfiego Królestwa, już tylko z Beornem, u którego zatrzymali się na celebrację Jule. Dalej ruszyli we dwóch do Rivendell, a później Gandalf odprowadził Bilba na pagórek. Ku zdziwieniu Hobbita został on uznany za nieboszczyka przez pozostałych mieszkańców Shire. Z tego powodu wszystkie jego rzeczy miały zostać sprzedane na aukcji 22 czerwca o 10 rano. Gdy Bilbo dotarł na miejsce, było już po południu. Większość jego rzeczy została zlicytowana za śmieszne kwoty, a na dodatek jego ukochana rodzinka z Sackville już przymierzała się do wprowadzenia się do Back End. Jego nieoczekiwany powrót wywołał niemałe poruszenie. Część hobbitów faktycznie ucieszyła się na jego widok, inni natomiast udawali najlepiej, jak tylko mogli. Prawdziwe ceregiele zaczęły się w momencie, gdy Bilbo chciał odzyskać zlicytowany majątek. Niby jego powrót był niezbitym dowodem na to, że żyje, ale nie wszystkim było to na rękę. Szczególnie niezadowoleni byli ci, którzy po taniości wykupili sporo dobrych rzeczy. Sprawy prawne ciągnęły się latami, by Bilba uznano za ponownie żywego. Bagginsowie z Sackville natomiast nigdy nie uznali decyzji władz Shire i przestali utrzymywać jakiekolwiek kontakty z Bilbem, twierdząc, iż nie jest to ten sam niziołek. Oczywiście spowodowane to było faktem, że strasznie podobała im się wizja przeprowadzki do Back End, a i nie mieli zamiaru oddawać de facto skradzionych rzeczy. Koniec końców, by przyspieszyć proces odzyskania swoich dóbr, Bilbo zmuszony był odkupić część zlicytowanych rzeczy we własnym zakresie, ale i wtedy nie wszystko udało się odzyskać. Poza materialnymi rzeczami Bilbo stracił także budowaną przez lata reputację. Większość niziołków poza młodzikami uważała go za pomyleńca. Na szczęście bohater spod góry nic sobie z tego nie robił i dumnie eksponował swoje dziwactwo, zawieszając miecz nad kominkiem, a zbroję ustawiając w sieni. W kolejnych latach przekazał ją nawet do lokalnego muzeum. Pewnego jesiennego wieczoru 1949 roku Gandalf wraz z Balinem złożyli Bilbowi przyjacielską wizytę. Niziołek przyjął ich serdecznie i siedząc wygodnie przy kominku, przyjaciele wspominali stare czasy. Balin, którego broda była teraz dłuższa, a pas błyszczał drogimi kamieniami, nie poskąpił niziołkowi także tych najnowszych wieści z Królestwa pod Górą. Kolejne lata mijały mu spokojnie. Otoczył się księgami, dużo czytał, ale również sam próbował swoich sił w poezji i prozie. Studiował także elficki w miarę możliwości i zajmował się tłumaczeniami tekstów pierworodnych. Czasem wędrował też na spotkania z elfami, a choć wielu nie chciało uwierzyć w jego heroiczne historie, Bilbo nic sobie z tego nie robił i żył szczęśliwszy niż kiedykolwiek przedtem. W 1989 roku Bilbo przygarnął do swej nory krewniaka Froda, którego rodzice tragicznie zmarli na wodzie. Panowie obchodzą urodziny tego samego dnia i zawsze hucznie je obchodzili. Po uroczystych kolacjach Bilbo zawsze zamęczał Froda długimi i nudnymi z perspektywy młodego niziołka przemowami oraz recytowaniem poezji. To też Bilbo zaszczepił w Frodzie chęć do podróżowania, zabierając go na długie spacery za wodę. Mimo iż hobbici nie byli tego świadomi, często byli widywani przez podróżujące kompanie elfów. Po powrotach z dłuższych wypraw Bilbo zwykł mawiać, że droga jest tak jak wielka rzeka, której źródło tryska spod każdych drzwi, a każda ścieżka to jej kolejny dopływ. Niebezpiecznie wychodzić za własny próg, mój Frodo, powiadał nieraz.
Trafisz na gościniec i jeżeli nie powstrzymasz swoich nóg, ani się nie spostrzeżesz, kiedy cię poniosą. Czy zdajesz sobie sprawę, że to jest ta sama ścieżka, która biegnie przez mroczną puszczę i że jeśli jej pozwolisz, może cię zaprowadzić aż pod samotną górę albo nawet dalej i w gorsze jeszcze miejsce? W późniejszych latach, gdy sam Gamgee zaczął pomagać swemu ojcu w pracach ogrodowych, Bilbo nawiązał z nim dobry kontakt i stał się jego nauczycielem. To dzięki niemu sam nauczył się pisać i czytać, a także poznał kilka wierszy czy faktów o wielkim świecie. Nie można zapomnieć o pierścieniu, który znacznie wydłużył żywot niziołka, ale z czasem sprawił, że Bilbo czuł się jak mała kostka masła rozsmarowana na zbyt wielkim kawałku pieczywa. Pierścień coraz bardziej zaprzątał jego umysł. W 3001 roku trzeciej ery, podczas wielkiej imprezy z okazji 111 urodzin, Bilbo postanowił wprowadzić w życie swój z dawna przygotowywany plan i opuścić Shire. Zakładając pierścień na palec podczas swojej przemowy, znikł na oczach wszystkich zebranych gości i wrócił po cichu do domu. Na miejscu czekały już 3 krasnoludy, najprawdopodobniej z samotnej góry, które pomogły niziołkowi przygotować wszystko do jego podróży. Bilbo uważał swoje zniknięcie za niewinny żart. Gandalf natomiast, który nie dał się oszukać, odnalazł starego przyjaciela w domu i przyglądał mu się z nieskrępowaną ciekawością. Wiedział, że Baggins posiada pierścień i był zdania, że takie nieroztropne używanie artefaktu, czymkolwiek by nie był, nie należy do najmądrzejszych. Po krótkiej sprzeczce udało się przekonać Bilba do dobrowolnego przekazania pierścienia w ręce Froda. Bilbo ruszył w świat, zabierając ze sobą księgę, żądło, mitrilową kolczugę i ciemnozielony płaszcz, podarowany mu przed laty przez krasnoludy. Zwołał Nara, Anara i Hannara, po czym ruszył w świat. Podróżując na wschód, zatrzymał się na chwilę w pobliżu leśnego zakątka, gdzie złożył wizytę Gildorowi i innym elfom, którzy zwykli mieć tam swoje obozowisko. Po dotarciu do Rivendell, elfy przyjęły go do siebie z przyjemnością. Przez lata Bilbo korzystał z gościnności pierworodnych. Pisał, tłumaczył, jadł, spał, słuchał i gadał, a czas płynął. Ukończył wówczas księgę, której nadał piękną nazwę Tam i z powrotem. 17 lat później do Rivendell przybył Frodo. Bilbo, jak zauważył Frodo, cieszył się szacunkiem u wszystkich zgromadzonych w ukrytej dolinie, choć nie wszyscy byli fanami jego bardzo długich przemów. Podczas narady u Elronda Bilbo przedstawił całą swoją historię z pierścieniem i nawet zaoferował swą pomoc w zaniesieniu artefaktu do Góry Przeznaczenia. Nie wiadomo, czy ta propozycja była czystym zewem przygody, który wprawiony w łamy hobbit szybko zwęszył, czy też chęcią odzyskania pierścienia choćby na kilka kolejnych tygodni czy miesięcy. Wybór padł oczywiście na Froda. Bilbo nie pozostawił krewniaka na lodzie i podarował mu swą kolczugę i żądełko. Zniszczenie jednego pierścienia sprawiło, że Bilbo zaczął znów się starzeć i to w znacznie przyspieszonym tempie. Na przestrzeni kilkunastu miesięcy zmienił się nie do poznania. Z racji, że był powiernikiem jedynego pierścienia, został uhonorowany przez elfów miejscem na łodzi odpływającej do nieśmiertelnych krain. 29 września 3021 roku odpłynął z Szarej Przystani. Przeżywszy 131 lat, był najstarszym hobbitem w historii Ardy. Odpływając, patrzył na oddalające się brzegi Śródziemia i ułożył swój ostatni poemat. Erebor został odzyskany w 2941 roku. Po śmierci Thorina Dębowej Tarczy, władzę w Ereborze przejął Dain II Żelazna Stopa. Krasnoludy dostały swoją 1/14 udziału w łupach i postanowiły pozostać w Samotnej Górze i pomóc przywrócić twierdzy dawną chwałę. W kilka lat życie znów rozkwitło pod górą. Cała dolina tętniła życiem. Wiosną wypełniały ją kwiaty i świergot ptaków, a jesienią owoce i gwar zabaw. Zgoda między elfami, krasnoludami i ludźmi przełożyła się na dobrobyt dla każdego. Skarby co chwilę transportowane były w górę i w dół Bystrej Rzeki. Członkom kompanii Thorina pod rządami Daina wszystkim żyło się dobrze i dostatnio i mogli w spokoju skupiać się na swoich pasjach. Bombur na ten przykład zatracił się do reszty w jedzeniu. Wraz z bogactwem
Rosło też jego łakomstwo i doszło nawet do momentu, żeby go podnieść z krzesła, potrzeba było 6 młodych i silnych krasnoludów. Nie wszystkim jednak taki stan rzeczy odpowiadał. Jak wiadomo, krasnoludzka chciwość i upór potrafią nie znać granic. Jak już wspomniałem, Balin odwiedził Bilba w Shire i już wtedy widać było, że bardzo mu się powodzi, ale myśli o utraconym królestwie Khazad-dûm nie dawały mu spokoju. W 2898 Balin ogłosił, iż szuka wojowników, którzy będą mu towarzyszyć w wyprawie do utraconego królestwa Khazad-dûm. Dain Żelazna Stopa początkowo sprzeciwiał się tej wyprawie i niechętnie wyraził na nią zgodę. Dobrze pamiętał, ilu dobrych żołnierzy oddało swe życie w daremnej walce przed laty. Bał się także mitycznej już zguby Durina. Ostrzeżenia króla nie osłabiły jednak chęci do walki i wielu krasnoludów postanowiło zgłosić się do ekspedycji Balina. Pośród nich byli także Oin i Ori. Co ważne, Dvalin, brat Balina, był przeciwko całej wyprawie. Krasnoludy dotarły do doliny Azanul-Bizar po wschodniej stronie Gór Mglistych. Na miejscu od razu wywiązała się bitwa między członkami ekspedycji a stacjonującymi w okolicy orkami. Wiele pomiotów Saurona padło tego dnia trupem. Krasnoludy pchały orków dalej, zdobywając wschodnią bramę i pierwszą salę. Po długiej bitwie przyszedł czas na krótki odpoczynek, podczas którego pochowano poległych. Przez kolejne dni, czy nawet tygodnie, krasnoludy przebijały się coraz dalej, przejmując kontrolę nad coraz większą liczbą sal, aż do sali 21. Po zdobyciu tych terenów, krasnoludy postanowiły osiąść w salach na dłużej, przeszukując je i przywracając im dawną chwałę. Sam Balin obwieścił się wówczas władcą Mori i osiadł w sali Mazarbul. Wysłannicy dotarli do Ereboru, informując króla o postępach ekspedycji. Bardzo prawdopodobne, że wraz z wysłannikami wracali kolejni krasnoludowie, chętni osiąść w Khazad-dûm. Na miejscu znaleziono bowiem skarby, o jakich w Ereborze można było tylko śnić. Szczere srebro, złoto, mitryl, a także zbroje i oręż zostawione przed wiekami. Ogień z kuźni ponownie rozjaśnił mrok zapomnianych sal, a dźwięk młota i kowadła niósł się po nich echem. Wymiana informacji między Ereborem a Khazad-dûm trwała nieprzerwanie przez 5 lat. Przez te 5 lat kolonia Balina rosła w siłę, zdobywając coraz to więcej skarbów z utraconego królestwa. Być może w tym okresie część z tych bogactw była eksportowana do Samotnej Góry jako zachęta dla nowych kolonistów i swego rodzaju podatek dla króla. Wszystko zmieniło się 10 listopada 1994 roku. Tego dnia Balin samotnie udał się nad jezioro Zwierciadlane, by tak jak legendarny Durin, spojrzeć w jego tafle. Zza kamieni wyleciała z impetem strzała, która przeszyła przywódcę ekspedycji. Ten pocisk rozpoczął upadek całej ekspedycji. Krasnoludy zorientowały się wreszcie, że coś jest nie tak i odnajdując ciało Balina, zabrały je do sali Mazarbul. Zaszlachtowali także orka, który posłał zgubną strzałę. Zaraz po tym pojawili się kolejni orkowie. Przybywali tłumnie, ze wschodu, znad Srebrnej Żyły. Krasnoludy podjęły walkę, ale szybko zdały sobie sprawę, w jakiej niefortunnej sytuacji się znaleźli i wycofali się do wschodniej bramy, barykadując ją. W międzyczasie trwały przygotowania fortyfikacji na moście Khazad-dûm od strony drugiej sali, a Balinowi wzniesiono lity grób w sali Mazarbul. Na grobowcu wyryto Balin, syn Fundina, władca Mori. Trud krasnoludów poszedł na marne. Krok po kroku, sala po sali, orkowie zdobywali kolejny grunt. Oin poprowadził pobratymców na zachód, mając nadzieję, że wydostaną się przez wrota Durina. Na miejscu czekało jednak nieznane dotąd krasnoludom zło. Czatownik zaatakował i porwał Oina. Pozostali zebrani przy wrotach, czym prędzej wycofali się do sali Mazarbul pod przewodnictwem Oriego. Tam też Ori zapisał czym prędzej ostatnie kartki w księdze, by zachować pamięć o mających miejsce wydarzeniach. Bębny grzmiały coraz głośniej. Śmierć zbliżała się nieubłaganie. Gdy posłańcy przestali przybywać do Ereboru, tamtejsi mieszkańcy zaczęli podejrzewać najgorsze. Ale nikt nie miał dość odwagi, by wyruszyć na tak niebezpieczną podróż i potwierdzić swe przekonania. Dopiero 25 lat później utwierdzili się w przekonaniu, że ekspedycja Balina zawiodła. Dowodem miały być słowa posłańca Saurona, który przybył do Samotnej Góry. Znajdźcie ten pierścień,
a zwrócę wam trzy inne. Te, które dawniej były w posiadaniu krasnoludzkich władców i królestwo w Mori będzie wasze na wieki. Wizyta wysłannika z Mordoru skłoniła krasnoludy do wysłania posłańców do Rivendell, by powiadomić Elronda o niebezpieczeństwie czającym się na wschodzie. W tym celu do ukrytej doliny wyruszył Gloin wraz ze swoim synem Gimlim. Ich celem było także zasięgnięcie rady mędrca co do losów ekspedycji. Gloin przedstawił na naradzie u Elronda wszystkie najnowsze wieści dotyczące Królestwa pod Górą. Podczas uczty poprzedzającej naradę zasiadł przy stole obok Froda i opowiadał niziołkowi o odległych krainach. Po wypełnieniu swoich obowiązków Gloin wrócił do Ereboru. Dalsze losy pozostałej przy życiu siódemki krasnoludów nie są nam do końca znane. Możemy podejrzewać, że mimo podeszłego wieku wszyscy, no może poza grubasem Bomburem, uczestniczyli w bitwie o Dale z Easterlingami. Była to bądź co bądź walka o ich dom. Wątpię, by te krasnoludy, które kilkadziesiąt lat wcześniej gotowe były walczyć ze smokiem, nie stanęłyby do walki z ludźmi, nawet mimo ich druzgocącej przewagi. Gloin dożył 15 roku czwartej ery. Zapewne zdążył się jeszcze przed śmiercią pożegnać z synem Gimlim. Dvalin, brat Balina, dożył 91 roku czwartej ery i najprawdopodobniej był ostatnim żyjącym krasnoludem, który uczestniczył w słynnej wyprawie. Najprawdopodobniej, ponieważ nie wiemy, kiedy zmarł Dori, Nori, Bifur, Bofur i Bombur. O losach tych pierwszych czterech nie wiemy tak naprawdę nic. Na dziś to tyle. Do zobaczenia przy okazji kolejnej opowieści.